Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris Synthetic Dawn DLC, gdzie gramy Necrosferą. Oczywiście od ostatniego nagrywania upłynęło trochę czasu, ponieważ tak jak wspominałem, mam mało czasu i raczej staram się nagrywać po kilka odcinków na raz, a później mam długą przerwę, więc muszę teraz, pozwolicie, trochę wrócić do tego, co się działo. Wiem, że ostatnio wygraliśmy tą wojnę, gdzie nas tutaj ci zaatakowali. No i w zasadzie teraz jesteśmy na etapie, zdaje się, tutaj ogarniania wszystkiego. Tu nawet mamy jeszcze nieodkryte te układy. Statek badawczy już tam leci. Ten jest na automatycznej eksploracji. Ten sobie tutaj już bada szczątki. Dobrze, to już niedługo tu odkryjemy. Jesteśmy powyżej limitu planet. Ale tak, może tak, najpierw bym sprawdził. Najpierw bym sprawdził taką rzecz. Armię. Tu się robią armie na tych podbitych planetach. Niepokojów na razie nie ma, z tego co widzę, za wiele. Albo są w miarę pod kontrolą. Okej. Okay. Później będziemy musieli pozbierać te wszystkie desantowe floty w jakieś jedno miejsce. Na razie tak, flota do naprawy niech leci. Główna. Jesteśmy na minusie, więc będzie trzeba to ogarnąć. Statek konstrukcyjny. Mamy gdzieś coś, co możemy pobudować. Tu mamy minerały. Tu mamy też minerały, ale szukam. O, tutaj są, zdaje się, kredyty, ale to w ogóle moglibyśmy kolonizować. Może na razie zbudujmy stacje górnicze, później się będziemy martwić. Może odpauzujmy, niech sobie to idzie do przodu. Budynki nieaktywne, na Camtrin i tak dalej. Czemu nieaktywne? A, te! No to ja wiem, że te są nieaktywne. To można w ogóle upgrade'ować. Ten się w ogóle, parki coś tam, to by trzeba było przemianować na Sapat. Tego chyba nie zdążyłem zrobić ostatnio. Sapat. Będzie łatwiej ogarnąć. Teraz widzę tak, że Jabet, Sapat są bardzo małe. To są te dwa nowe, czyli można będzie dać do sektora. I tu jest jeszcze chyba Ustir, jedna planeta, która jest też taka dość mała. No dobra. To jest sektor. Nie wiadomo jaki sektor. To jest chyba ten sektor. Więc na pewno możemy dać tak. Ustir. No i do samej góry lecimy. Syrma. To nie wiadomo co to jest. Sapat. Jabetch. Dajmy im też Osheron. No i to rozwiązuje nasz problem bezpośrednio kolonizowanych planet. Co prawda nie rozwiązuje miesięcznych zysków, chyba że musimy dopiero przejść do nowego miesiąca, żeby to zadziałało. Zaraz zobaczymy. Czy teraz będzie nowy miesiąc? Nie. To problem z pieniędzmi jest inny. Anomalie proszę mi tam badać. Statek badawczy, ty co? Bada świat. Też coś tam badasz. Ale potrzebowałbym jeszcze jakiś. O, tu mamy jeszcze coś do zbadania. Automatyczna eksploracja. Ty weź może się zajmij tutaj tymi projektami badawczymi. Teraz tak, krótki przegląd. Wow, jaka fajna planeta. Tu trzeba na pewno robota stworzyć. Mamy elektrownię betariańską, tu też można stworzyć populację. To jest ta TIA cała. Aha, to żeśmy do sektora dodali. Dobrze, ale i tak potrzebujemy tutaj. Nie, TIA dodaliśmy do sektora? Nie, TIA nie dodaliśmy do sektora. TIA jest tutaj. Są duże planety, uprot TIA. Porażka, ojej. No dobrze. Tu możemy zrobić populację. Tu jest coś do upgrade'ów sporo.
Media kolejny. No tak, bo tu żeśmy wyautowali tamte populacje biologicznych. Atlaba. Tu w ogóle nie ma populacji robotów. Od tego trzeba zacząć. Construction complete. Tego trzeba pilnować. Muszę szybko przegląd zrobić. Camtrin. Ile mamy? 147. Wow. Może biologiczne dajmy. A i tu jakiegoś gostka. A może najlepiej zróbmy tak. Jak już tu kliknąłem. O, tu jest mnóstwo do upgrade'ów. Dajmy fizyczne. Dobra, na razie wystarczy. T-Bakor może się tu upgrade'ować. Kotki możemy oczyścić. Jurk. Upgrade. Tu zbuduj placówkę. Tu w ogóle zbuduj nie wiem co. Fabryka wojenna, elektrownia, silo z minerałów. Produkcja minerałów plus jeden. A, sieć kopalń. Weź zbuduj sieć kopalń. Aribas i Regis. Regis też do upgrade'u. No dobra. Sektory jeszcze chciałem ogarnąć. Planety i sektory. Construction complete. Ci mają wszystko, można im troszeczkę dać minerałów, żeby się szybciej rozwijali. Construction complete. I tu trzeba przydzielić jakiegoś tego. Mamy jeszcze, o, nie mamy, kurczę, limit przywódców się nam skończył. No dobra, to tu nic nie zrobimy. Ten sektor jest ogólny, obnol. Te sektory jakoś ponazywał. Bo mi się miesza, który jest który. Obnol jest 8. To jest ten. No dobra, to będziemy wiedzieć, że to jest obnol. Nie projektant okrętów. Technological acquisition successful. Dajmy E. Nie East, West. To będzie wiadomo, który to jest. Sturil to jest północny, południowy, Boże. Sturil to jest południowy. Sturil południe. A ten jest Widir wschodni. Ok, to teraz będzie wiadomo, co jest co. Floty desantowe, statek badawczy. Nie masz co robić? Już żeście pokończyli wszystko? To weź automatyczną eksplorację. Ty w ogóle gdzie jesteś? Tutaj, automatyczna eksploracja. Bada świat, bardzo dobrze. Statek konstrukcyjny. 20% to może się nie udać, ale trudno, niech badają. Tu jest Semagio, a to nie jest nasze, bo to było nasze, tylko się zbuntowało. Gdzie i co możemy jeszcze tutaj pobudować? Tu możemy pobudować. Zbuduj stacje górnicze. W tym sektorze tu jest jeszcze do budowy. Ci się tam naprawiają. A! Teraz na nowych planetach warto byłoby kosmoporty tutaj porobić. Sieć baterii. Ulepszenia kosmoportów. Tu jest ulepszone. Tu jest ulepszone. Tu jest ulepszone. Tu można poulepszać. Tu jest ulepszone. O! Krytyczna porażka. Coś się tam podziało. Zaraz będziemy się tutaj interesować tym. Jurk jest ten.
Na Jurgu jest mało w ogóle rzeczy. Sieć baterii, obserwatorium. Co to są za symulatory bojowe? O, to tam, gdzie będziemy produkować, to trzeba by zrobić... Tam, gdzie będziemy produkować statki, czyli w zasadzie na Regis symulatory bojowe, modyfikatory statku, na Regis, na Haribas, a dobra, skończyły mi się minerały. Krytyczna porażka, Sapad 1, natkną się dwie nieznane jednostki. No i na stanowiska bojowe, przewintnicy. Tacy tam przemytnicy, dobra. Gdzie ja mam moją flotę? Przenieś okręty, weź na przykład, nie wiem, raz, dwa pancerniki, może trzy pancerniki, dwa krążowniki. Tu mamy dostępnego jakiegoś admirała i weź leć. Załatw tych. Dobra, co tutaj mamy? Usuwanie przeszkód, utrzymanie armii, to się może przydać. Skład części zamiennych, szybkość budowy robotów. O, ale co to jest? To jest unikat planetarny. To też by się przydało. Utrzymanie armii. Weźmy ten skład części zamiennych. Statystyki walki flot, kosmoport. A to nawet zdaje się ten kosmoport to wszystko rozwali, wydaje mi się. Na Sapad w ogóle nie mamy kosmoportu. Tego trzeba zacząć. A, nie możemy budować, bo jest... bitwa kosmiczna. Transportowce mi rozwalają. O kurcze, uciekać. Wypad stąd. System zbadany, zaginiona w akcji, obecne są wrogie floty, ujemny bilans, to wiem. No dobra, co my tu mamy? Dobrobyt badamy. To daje utrzymanie populacji, maleje. Utrzymanie budynków spada o 10%. To się może przydać. Chociaż niewiele to pomogło. Nie wiedzieć czemu. Okej, dobra. To ty może tutaj sobie sieć na tym, na Sapad leć, a Sapad wybuduj mi tu kosmoport. A, bo właśnie nie pobudowałem, na Jabbetsie pewnie też nie pobudowałem kosmoportów. Jabbet, chodź tu. Co to są, wrogie w ogóle? Stacja górnicza? Nie, nasza, czemu na niebiesko oznaczona? Dziwne. Co jest grane? Czemu na Jabbet nie możemy wejść? A, bo to jest ta planeta, dobrze. Taka ukryta trochę. Tu są w zasadzie... Tu można robota zrobić, żeby jakiś jeden przynajmniej był. Wybuduj kosmoport. Tak samo na Sapadzie. Tu się buduje na powierzchni, tu wybuduj przynajmniej jednego robota, żeby tu puste nie zostało. Syrma nie ma, a Obnol jeszcze sprawdźmy na szybko. No właśnie, tu w ogóle nie ma populacji, jest jeden robot. Jest jeden robot, Atul. Tak szybko się wtedy wszystko działo, że szczerze mówiąc... Kompletnie nie pamiętam. Pomijałem dużo zarządzanie planetami. Kosmoport. Sieć baterii. Ustir. Jeszcze Galarum. Ci są poulepszani. Powierzchnia mają. Dobra, to się będą budować. I Kamia ostatnia. Kamia też jest ok. Tak mi się wydaje. No właśnie.
Kosmoport jest, dobrze. Czyli te, co są tu w sektorach, są ok. Usz jeszcze jest, ale Usz to była nasza planeta. No dobra. Trzeba by coś zrobić z tymi brakami tutaj kredytów. W dużym stopniu coś popoprawiać. Zobaczmy. No tu nic nie zrobimy. Haribas. Na Haribas wiele też nie zrobimy. Możemy tutaj wybudować populację. I zbuduj węzeł energetyczny. Nie, węzeł to w ogóle nam nic nie da, bo za mało i tak... Chociaż... Wytwarza 2. Modyfikator planety. Ci mają 7-7. To nie byłoby źle. Dajmy im węzeł. Na Jurgu. Na Jurgu by się przydał węzeł energetyczny. Zbuduj. Czemu nie mogę tu nic zbudować? A, bo węzeł już jest zbudowany, zdaje się. No to elektrownie. Tibakor. Na Tibakorze węzeł energetyczny dajmy. Tu w ogóle coś można byłoby. Laboratorium oceny zwierząt zrobić. A tutaj elektrownia, silo z minerałów. Łącza sieci nie mamy w zasadzie, to można by też zrobić. Dać im oczyszczanie. A tutaj mamy mnóstwo do upgrade'ów. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Dobra. Kamtrin. Ty tutaj badasz. Ty idź tu. Jeszcze się tworzysz, ale... A tu nową populację można stworzyć. Stop, zaraz musimy zobaczyć, kto tam z kim walczy. Bo to może być okazja też dla nas. Elektrownie i populację. Ryzyko porażki anomalii. Badania ok. Arbatreus. Tu możemy gościowi zbudować. Nie węzeł. Elektrownia. Tutaj bym dał populację i zbuduj, żeby nie zapomnieć. A, tak już zapomnę, bo nie mam minerałów. O, dobra. To będziemy się później martwić. Anomalia. Ildar wypowiada wojnę Wulkon Federacji. Którzy to są? Ci najsilniejsi. Równa naszej. Oni są w jakiejś federacji? Diomar, Wul i Gulk. Czyli ci atakują Gulków. Wul. A Diomar to nie wiem gdzie są. A, tym. No to niech sobie wypowiadają. To nawet dobrze dla nas. Niech się bawią. Niech się bawią. Kamtrin. Gdzie ja skończyłem tutaj? Arbatreus. Tak, tutaj skończyłem. Zbuduj, żeby nie zapomnieć. Łączę sieci. Dajmy szybciej, bo się nie doczekam. Można by kogoś tam zaatakować, ale najpierw chcę troszeczkę, przynajmniej w jednym czy dwóch odcinkach, zrobić porządków. Bo do tej pory nie mieliśmy czasu się w ogóle ogarnąć tak naprawdę. Czy tutaj coś mamy? Łącza sieci. Idź tam na struktura energetyczna, badania fizyczne, dobrze. Atlaba. No właśnie. Tutaj trzeba zbudować populację przede wszystkim. Nawet bym tak zrobił. O, bo tam będzie wcześniej niż tamta. Ci się budują. Stwórz populację. To i tak będzie po kolei robione. Stwórz populację. Upgrade. Stwórz populację. Uprotch. Tutaj też można by wziąć. Stwórz populację.
Sporo budynków nam zostało. Stwórz populację. Dobra, to na razie wystarczy. Co myśmy to zrobili? Kurczę, zapomniałem. To było coś... A! Coś, co chyba w ogóle... Weźmy na Tia. Zbuduj. Tutaj było coś takiego. Fabryka wojenna, nie. Macierz administracyjna, łącze sieci, skład części zamiennych. Szybkość budowy robotów. O właśnie. To by trzeba było zrobić na tych nowych planetach. Tia. Skład części zamiennych. Uprotch. Media. Na tych dużych, a na tych małych to może nie. Zbuduj skład części zamiennych, już nie mam, zdaje się. Łączę, nie, mam. Zbuduj. No teraz to już nie mam tych minerałów. Dobrze, fabryka jednostek. To jest chyba upgrade. To możemy badać, bo to się nam przyda na pewno. Budynki nieaktywne, to wiem, że tego jest mnóstwo nieaktywnego. Czy wy się naprawiliście? Naprawiliście. W ogóle gdzie wy jesteście? Na Obnolu. Nie wiem, czy nie powinniście gdzieś na Tie, tylko że na Tie trzeba by zrobić upgrade'y kosmoportów na razie. Planetary alert. Nowy metal. Szczegółowe skanowanie planety Higishidata, która to jest tutaj, wykryło wielki krater powstały po uderzeniu, a wraki kilku starożytnych okrętów nieznanej konstrukcji. Te jednostki prawdopodobnie nie posiadają żadnych systemów podtrzymywania życia, co pozwala przypuszczać, że były to albo niezwykle duże drony, albo jednostki sterowane przez jakąś sztuczną inteligencję. Coś dla nas. Co ciekawe, kadłuby tych statków zbudowano z żywego metalu, niezwykle rzadko występującego i tak dalej. Odkryto żywy metal. Wow. To jest w ogóle w naszych granicach? Jest w naszych granicach. Statek konstrukcyjny. To weź tu leć, stacje badawcze buduj. Bo tu jest bardzo dużo tego wszystkiego. Drugi statek konstrukcyjny. Skończ tutaj minerały. Statek badawczy. Automatyczna eksploracja. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze ten starożytny... Ten, tylko nie wiem... Ile tam trzeba było mieć? Ile my mamy w ogóle? 42 000. W zasadzie moglibyśmy się na niego rzucić w tym momencie. Ale na razie zobaczmy. W ogóle powinniśmy dobudowywać troszkę floty też. Tylko jak zwykle na wszystko nam brakuje. Nie. Najpierw w tym odcinku robimy ulepszenia tutaj różnych rzeczy. Co to jest? Skład części zamiennych. Przesuńmy gościa, który będzie tutaj taki sensowny. To tego nie bardzo. Ten się buduje. Przesuńmy go tu na to skład części zamiennych. Uprot. Mamy ten skład części zamiennych, czy nie? Nie mogę się zorientować. Laboratorium. Ulepszenie budynku. Tu w ogóle żeśmy nie wybudowali składu części zamiennych. Nie, jest zrobiony. Przesuńmy na razie tego. I możemy, dzięki temu będziemy szybciej budować te populacje robotów. Media. Skład części zamiennych, gdzie się buduje. Tu się buduje. Może od razu... Stwórz populację, żeby nie zapomnieć. Może zróbmy tak. Najgorzej to zapomnieć o tym. W sumie tu też można by zrobić skład części zamiennych. Ten gość, który się tu produkuje, niech idzie tu, żeby już nie musieć pamiętać o tym. Skład części zamiennych. Placówka tu. Zrobimy tak.
Stwórz populację. Ten jest wybudowany, to może jednak tak zróbmy. O. A. Pełna populacja? To nie jest pełna populacja? Aha, no dobra. Four Knows. Skład części zamiennych. Zbuduj. Skład części zamiennych. I żeby nie zapomnieć, to sobie tam populację zbuduj. Arbatreus. Tutaj zbuduj skład części zamiennych. Jakaś populacja się buduje, nie? Stwórz populację. Camtrin. Zbuduj skład części zamiennych, stwórz populację. Mam nadzieję, że to dobrze. Skład części zamiennych. Szybkość budowy robotów plus 15%. No właśnie, to jest bardzo istotne. Tu już nie musimy mieć tego. Możemy coś upgrade'ować. Na T-Bacor w zasadzie to możemy upgrade'ować. To możemy oczyścić. Na Jurgu. Fizyczne, biologiczne. Upgrade. Haribas. Upgrade. Tu jest w zasadzie wszystko. Regis jest wszystko. Dobra. Ogarnąłem sprawę. Odkrycie prekursorów. Gdzie? Camtrin, nową anomalię. Camtrin 4. Tu. Który to jest Camtrin 4? Ten. No właśnie, znowu się coś z tymi prekursorami podziałabało. No właśnie, mamy ślady bitwy. To jakiś bug jest. Znowu nie możemy znaleźć tych prekursorów. Tu są jakieś szczątki. Wskaż na mapie. Przejdź do... Tu są szczątki. Sapat. Weź ty, zrób te projekty badawcze. Szkoda, że z tymi prekursorami się znowu coś skopało. No ale cóż zrobić. No dobra, to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie, dziękuję za polubienia, komentarze. No, na razie wzięliśmy się w końcu i mieliśmy chwilę oddechu, żeby zająć się zarządzaniem. Przy okazji dziękuję też za wszystkie komentarze. Co prawda nie zawsze jestem w stanie je uwzględnić, bo ktoś na przykład zauważy, że czegoś gdzieś tam nie wybudowałem, pominąłem tak w feworze powiedzmy klikania. No i rzeczywiście, ale jeżeli mam już nagrane kilka odcinków, to albo to już zrobiłem, albo już w ogóle kompletnie zapomniałem o tym. Więc no, wybaczcie, jeżeli do pewne uwagi jakby nie udaje mi się tutaj ustosunkować do nich, ale no cóż. To wszystko wynika właśnie z tego mojego braku czasu na takie regularne nagrywanie Stellarisa. Ale dobra, dziękuję i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!